nie ma pięknych napisów, kaligrafii, nie ma rysuneczków, nic takiego nie widzę. Miałem taki głupi pomysł, ale wydawca sprytny na szczęście go nie podchwycił tak dokładnie, że to ja napiszę na maszynie, nawet pożyczyłem maszynę, to co jest w środku, ozdobię jakimiś głupimi rysuneczkami, ale prawdę mówiąc to mi się trochę nie chciało. I w dodatku chyba tylko raz, a może ze dwa razy była jakaś moja ingerencja graficzna w moje książki, moją łapką robione. No, wydawca tenże sam przed laty wydał zbiór moich rysunków. Ale ja tak naprawdę nie lubię siebie. Wszyscy myślą, że no właśnie, wszyscy myślą, że jestem w sobie zakochany. Nieprawda. Nienawidzę siebie. Uważam się za człowieka o wielu defektach, wielu wadach, nieutalentowanego, nieprzystojnego. To rzeczywiście jest konfesjonal. No, ale to prawda. To prawda. Moja dziewczyna wie, że sam dla siebie jestem szmatą. No. I mniej bym lubił książkę, w której są moje obrazki. Naprawdę. No jakoś mnie brakuje. Oj, to zrobię dla pana jakieś autorskie wydanie tego. No. To może ja tam dam to tam coś tutaj coś narysuję. Dobrze. Chociaż mówił pan, że autografy co, skracają życie, tak? Skracają życie. To właśnie niewyjaśnione jest komu. Wszystkich. Strasznie nie lubię pomazanych książek. I pozaginanych rogów też? Nie. Wiele moich książek na przykład z tyłu, znaczy książek nie moich, tylko należących do mnie, ma tutaj ślad kawy. Bo często sobie kawę stawiam na książce i jest to obwódka kawowa. Czy pani uważnie te kawy donosi? Niezbyt szanuję książki tak naprawdę. I w antykwariacie to wszystko się mówi, no, ale tak? Książka to przedmiot użytku jest raczej. I nie ma tak, że obkładam w papier i tam. No wiem, Jeremi Przybora mawiał, że o swoich książkach, że mogą służyć jako podpórki do kiwających się metli. No. Tak trochę książki. Mówię to w antykwariacie, ale jednocześnie je kocham, ale niezbyt je szanuję. Tak bywa. Tak bywa. W każdym razie nie lubiłbym książki, którą bym ilustrował. Chyba. Chyba to prawda. A może wróćmy w takim razie na chwilę. Ja bym chciał wrócić do tego momentu, kiedy tuż przed wpadnięciem na pomysł tego wydawnictwa. Co do niego doprowadziło? Jak był ten moment? Wanna. No. Co do tej wannie? Dobre pomysły mam jeżdżąc pociągami, tramwajami i w wannie. To na pewno wszystko wymyśliłem w wannie. Na ulicy Dietla. Bo jak teraz mieszkam trochę bardziej w Nowej Hucie, to tam mam prysznic. Pod prysznicem nie da się niczego. A w wannie tak. I jak to było w tej wannie? Woda. Że co, bo ja też bywam w wannie i jakoś żadnego audiobooka z tego nie wymyśliłem. No, jak takie pomysły, nawet jakieś pomysły na wiersze, albo pomysły na życie, przychodzą w wannie, nie wiem. Siedzę w wannie i na wyciach. Nie potrafię tego wyciągnąć. A czy papierosy odgrywają znaczenie? Do myślenia? Mhm. Tak. A pali pan w wannie? To jest tak. Wczoraj była o tym mowa. Tak, bo napisałem o tym wierszyk, piosenkę. Trzeba było wczoraj być.
Nie, chodzi o to, ale wyłączamy wszystkie nagrywania, bo moja dziewczyna by mnie zabiła. Ale jak nie ma jej w domu, to mało. I wierszyk jest o tym, że jakby ciebie nie było, chyba jest w tej książce. Jakby ciebie nie było, to bym palił papierosy w łóżku, palił papierosy w wannie. Jak jej nie ma, to to robię. Trudno, ale nie, ona tego nie musi wiedzieć. Mówi pan, że pan lubi czytać poezję? Nie. Nie. Znaczy cudzą? Cudzą. Nie. Nie. Większość wierszy przeczytałem będąc nastolatkiem. Mhm. Później czytałem swoje i to mi wystarczy. To dla, a skąd pan wie w takim razie, że nie warto? A, Ole Kołodziejek czytałem. Nie warto. Nie no, żartuję. No, ja, przepraszam, bo znęcam się dzisiaj nad, nad tobą i nad Borowcem, no bo was sobie wybrałem. Ola pisze fajne wiersze. Masz przy sobie? Nie. No, chętnie bym przeczytał na głos. No, masz, Borowiec, jakoś Ole przy sobie? Dobra, może, może gdzieś tu jest. Może już jest w antykwariacie. Pani ksiądz. Nie, wiedzące. Mój problem polega na tym, że całe życie byłem, oprócz małego epizodziku, czytelnikiem prozy. Nie potrzebuję czegoś innego niż prozy. Lubię czytać dramaty. Nie lubię chodzić do teatru, ale przeczytać dramat lubię. I co wtedy się dzieje? Co? W głowie mi się cały teatr robi. A. Bez aktorów. Bez to aktorów. Bardzo wygodne i nie obsadzam nikogo. Oszczędne w koszty. Różewicza uwielbiam czytać dramaty. Szekspira dobry pisarz. A to podobno. Tak mówią. A w teatrze to mnie to mierzi, nudzi. Oni się starają się. Starają, pocą, jak ludzie, a nie są widmami. A w głowie mam widm. Moja żona to się boi do teatru chodzi, bo się boi, że oni się pomylą. No, tak, tak. To ja mam to samo. W dodatku nie chodzę do kościoła i do teatru, bo nie wolno palić. W kościele nie wolno? Nie wolno. Ja nie palę, to nie wiem. Nie wolno. A w teatrze, znaczy w teatrze? W teatrze nie wolno. Teatr jest rodzajem kościoła. No, dlatego tam nie chodzę. A w takim razie, skoro był pan zawsze czytelnikiem, głównie czytelnikiem prozy, to jakoś czegoś pan szuka w prozie szczególnego? Przygód, rozmów, jak rozmawiają. Pół roku temu wszedłem do księgarni w Lublinie. Bardzo dobry. Lubię ją. Lubię kierownika tej księgarni. Wszedłem i powiedziałem... A ma na imię Rafał, czy nie? Tak. A, no. To już wiem. Dobra księgarnia, dosłowna. Dosłowna. Świetna. Lepsza niż... No. Wszystkie inne księgarnie. Nie mówię o antykwariatach. Antykwariat, zakładka jest równie dobry, jak antykwariat Kwadryga, który Marcin wcześniej i o czym ja mówiłem, o księgarni, ja wszedłem, no, wszedłem i powiedziałem, nie mam nic do czytania, Rafale, do pociągu. Co mi polecisz? I on jakieś gówna zaczął tam o czymś tam pokazywać, a to jest fajna historia pewnej żydowskiej dziewczynie, która coś tam i miała traumę i coś tam. Mówię, rozmawiają? On tak patrzy, mało rozmawiał. To nic. I znalazłem sobie książkę, co nie wiedział, co to za książka, w której dużo gadają. I jest to w tym roku najlepsza książka, jaką czytałem. Zdradzi pan? Tak, tylko nie pamiętam tytułu. Podsmił. Czytałeś? Nie.
po angielsku nazywała się, napisał Jim Thompson, autor kryminałów, ale nie jest to. Ja nie czytam książek, to nie wiem. Nie wiem. Świetne tłumaczenie. Nie wiem, kto tłumaczy. Po angielsku nazywała się Pop 1283 albo coś takiego i to był skrót od populacji. To jest o małym, fikcyjnym miasteczku rządzonym przez ohydnego, debilnego szeryfa. Dzieje się na początku XX wieku. Świetnie. Dużo rozmawiają. Jak mówiła Alicja, książka bez obrazków i bez rozmów jest bez sensu. Jest taka hiszpańska powieść z końca XV wieku, nazywa się Celestyna. Tam wyłącznie rozmawiają. I to lubię, jak ludzie... Tam nie ma prawie didaskali. No i dobrze, didaskalia są przereklamowane. Lubię, jak są zwarte, ciekawe, dobrze puentowane dialogi. Naprawdę. Jak ludzie gadają tak, jak chciałbym, żeby wszyscy gadali. Słucha pan rozmów? Podsłuchuję. W tramwaju. Coś. Co pan słyszał? No to długa historia, mogę? Mamy czas. Idźcie sobie. Była w kuchni, nawet był koncert Morsina. To... Tak, ona. Możesz wejść, bo znasz. Posłucham tak jeszcze raz. Można jechać. Wsiadam do tramwaju numer 4 w Hucie. Naprzeciwko mnie siada pan z twarzą jak jabłuszko, niemłody, który to pyta mnie na początek chyba pokazać panu coś. Siedzimy naprzeciwko siebie. Ja mówię, dobra, pokazać. Pan odchyla trochę, myślę, obnażył. Zaraz się obnaży. Za paskiem ma butelkę wódki. Wyjmuje butelkę wódki, mówi kamery. Są kamery. Napije się. Ja mówię, dziękuję. Nie. On mówi, do roboty pan idzie. No, do roboty. To nie będę pił przed robotą. A on mówi, a ja jadę do kuzyna. Do brata. To jeszcze raz już mi się... Kuzyna chyba. Nie widzieliśmy się od czasu stanu wojennego. Ja mieszkam w Hucie, on mieszka na Bronowicach. To jest powiedzmy ponad godzinę drogi tramwaju. I zadzwonił do mnie. A nie w Bronowicach? Co? Na Bronowicach, nie w Bronowicach? Ja już po tej Ukrainie, w razie czego mówię, w Hucie, a nie na Hucie. No, lepiej uważać. W każdym razie on jechał spotkać się z kuzynem, z którym nie rozmawiał, bo on był za Wałęsą, ten był za Jaruzelskim, nie wiem, który był za kim, już nie pamiętam. I on mi się w czasie tej drogi zwierzał na temat tego, że po tych ilu latach. 40 się spotka, no i tak bez flaszki, ale mówi, ale wypiję ją do końca chyba w tym tramwaju, to pójdę do sklepu, kupię następną, bo tak bez flaszki z kuzynem po 40 latach pierwszy raz się zobaczy i o czym będziemy rozmawiać. I bardzo ciekawa podróż, no, a jakbym nie jechał tym tramwajem w ogóle, i jakbym nie powiedział, nie pokazywać mi proszę pana i tak dalej. Nie, piosenkę o tym zrobiłem, jednorazową, bo chyba nie zrobię. No dla Oli zagrałem. W każdym razie, jak się nie posłucha rozmów, wiele moich wierszy jest z rozmów. Wiele moich wierszy napisali inni ludzie po prostu. No bo jakbym słuchał tylko siebie, to by było głupie, nudne. A wiersz napisany wspólnie z Tomaszem Majeranem, rzeczywiście jest napisany wspólnie z Tomaszem Majeranem, on ma 3 wersy. Który wers jest pana? Ostatni? Tam jest martwy poeta,
to... Dobry poeta to martwy poeta. Poeta. Niech żyje Tomasz Majeran. Nie. Tak. On napisał martwy poeta to dobry poeta, a ja napisałem niech żyje Tomasz Majeran. Słyszałem, że co? Pytanie jakieś? Nie. Nie, oni, są ciekawi. Oni wyglądają na takich, co chcieliby już pójść. No, tegle jako mam inne, okropna. To promina. Teraz będę się wyżywał na tegle. A dlaczego w czapce siedzisz? Bo zapomniałam ufarbować włosy. Pani ma pytanie. Ja mam takie pytanko. To było, pytanko. Mamy audiobook, mamy książki. Audiobuczek. Mamy książki, mamy wiersze, a proszę mi powiedzieć, jak się pan zapatruje na inne sztuki plastyczne? Na przykład, nie wiem, na jakieś inne jeszcze formy, typu animacja, plastyka. Czy pana wiersze da się przenieść na formę stricte plastyczną, wizualną? Czy bez sensu? Da się. Da się. Był kiedyś pomysł, niezrealizowany do końca, ale trochę ruszony. Komiksy fajne są z wierszy, oj fajne. Nawet jestem posiadaczem jednego, który bardzo fajny plastyk zrobił. To mnie tak. Architektura na bazie moich wierszy byłaby ciekawa. Rzeźba nie. A na spektakl z pańskich wierszy by pan nie poszedł. Nie poszedłem, był. Był w Warszawie. O Matko Boska, gdzie? Big Book Cafe. W jakim teatrze? Kafe? Coś takiego było, jakiś taki festiwal, nie? Co wykorzystałeś? Nie, to co innego. W Teatrze Małym? Tak. Na pewno była pani? Tak. Podobało się pani? No! To był problem... To już ma pani ze zniżką książkę. Kocham panią. Nie, problem był taki, że koledzy chcieli zarobić. Zapytali mnie, czy się zgodzę, żeby na bazie moich wierszy i prozy zrobić spektakl. Reżyserował nieżyjący, a kochany i uwielbiany przeze mnie Piotr Bikont. To się bardzo ucieszyłem, że pan Piotr to robi. Scenariusz pisali jeszcze dwóch innych, których nie wymienię. W każdym razie oni uważali, że moim obowiązkiem jest przyjechanie na premierę. I mata. Nie chodzę do teatru, tym bardziej na siebie. Zresztą w radiu usłyszałem zapowiedź tego spektaklu i uznałem, o, to tym bardziej nie pojadę, bo oni strasznie krzyczeli. Strasznie. Jakieś chłopy krzyczały, baby piszczały. Nie dosłyszeli. Nie pojechałem. Dziwili się, że jestem taki głupi, że nie pojechałem. Stasiuk był, Andrzej poszedł, ktoś mu kazał i podobno spał. Chociaż krzyczał. Nie. W teatrze bym nie chciał się zobaczyć. Balet. Oj, był pomysł, znakomity pomysł, tylko nie zrealizowany przez Borowcę. Borowiec wszystko spieprzył. Poznałem fajną panią choreografkę, nie ma jej tutaj, bardzo fajną. Ale jakby przyszła, to bym powiedział, że jest głupią i niemądrą. Opera. No, dobra opera, nie poszedłbym, ale chciałbym. Opereta. Artyst, to już jest blisko, prawda? Jakieś kantaty, kantata, oratorium. O, tak. Ale. Świetlikorium. Balet. Był taki pomysł, żeby zrobić balet. Ja mógłbym nawet mówić swoje wiersze, albo pana Marka byśmy zatrudnili. A chłopcy i dziewczęta, baletnice i baletowcy, by to pokazywali ciałami. To bym lubił. Pantomima na bazie moich wierszy. Wierszy by nie było, oni by je pokazywali. To bym chciał. Ja sobie tak... Ja nigdy w balecie nie byłem, w sensie, że tak pójść. Że na balecie. Na balecie. W balecie! Nie mówimy na balecie, bo to pokazuje. W balecie nie byłeś. Ale jak w telewizorze widzę, to lubię. Nie przez wzgląd na to, że balon... Pan ma telewizor?
Wydało się. Długo przez całe lata nie miały. Ale umarła babcia mojej dziewczyny i babcia pozostawiła wypasiony telewizor. I dziewczyna po babci odziedziczyła telewizor. No i stoi w domu. No. Oglądam teleturniej. Ja tak sobie przeglądam notes, bo okazało się, że wziąłem tu ze sobą notes, w którym pisałem sobie pytania do różnych wywiadów. Może jeszcze panu zada pytanie zadawane innym ludziom. Dobra. Na przykład, wiersz to praca i znój, czy sam się pisze? Praca i znój. Dobrze. Dobrze. Czy lubi pan kropki? Tak. Tak. Lubię kropki i przecinki. Inne znaki nie bardzo. Uh-huh. Może pauza. To były pytania do Ewy Lipskiej. Dobrze, chętnie odpowiem. Tak. Czy los jest demiurgiem? Nie wiem. A czy wybory losu mogą czynić człowieka bezradnym? Tak. Tak. Dobrze, to były pytania do pana Małeckiego. Nie pamiętam, jak ma na imię. Robert. Robert. Pisarz kryminalny. Nie. Może. Małeckich jest sporo. Jakub jest jeszcze. Jest Jakub Małecki. Tak, to może Jakub. Dobra. Może Jakub. A ja znam Roberta. Bo miałem napisane, czy możliwe jest pisanie ze zgrozy albo z zachwytu? Tak. Dobrze, to lubię. To jest krótka rozmowa. Interwencyjne książki. Kim mogliby być czytelnicy po lekturze takich książek? Nie wiem. Oj, tu nieczytelnie napisałem. Takie pytanie, dlaczego w ogóle? Tak. To nie jest odpowiedź. Nie. Nie, to jest odpowiedź. No dobrze, to ja bardzo państwu dziękuję. Bo to ja też pan państwu. Marcin już musi zapalić. Tak. Chcę zapalić. Chcę. Podpiszę państwu wszystko. Borowcowi nic nie podpiszę. To jest szansa, proszę państwa, na różne kwity zżyrowaniem i tak dalej. Ale podpiszę dopiero jak zapalę. Jak będę palił, to nie będę podpisywał, bo mam w ręku papierosa i mogę was poparzyć. Pójdę zapalić, później tu wrócę i wam podpiszę. Tylko mam jedną prośbę. Żebyście nie mówili, żebym ładnie pisał. Bo Borowiec mi zawsze mówi, ale ładnie to mam. Mój charakter pisma się popsuł, ręce drżą i czasem piszę brzydko. Proszę państwa, autor, lektor Niedoszła Lafiryndza, bardzo państwu dziękujemy.